sklep wędkarski.com, nasz ulubiony sklep wędkarski. Dużo chłopaki wysyłają nam sprzętu, a dzisiaj będziemy oglądać przynęty na sandacza. Przygotowałem taką naszą tutaj kamerkę, ładnie, żebyście mieli lepszy dźwięk. No i Rafale, opowiadaj, co na tego sandacza, bo szykujemy się na zawody do Władysławowa, portowe. Tutaj przygotowałem taki standardowy zestaw przynęt, które czy w porcie we Władysławowie, czy na Martwej Wiśle zawsze się sprawdzają. Tu jest klasyczna guma wąska typu Longhorn, Lunatic lub Glow świecąca w nocy, która też może być hitem w takich wodach portowych. Zbroja na klasycznych główkach z hakiem rozmiar 4.0, gdyż hak sandaczowy nie musi być długi, bo sandacz przeważnie bije w przynętę od głowy. Kolejny zestaw to jest przynęta Saira Mikado, jedna z podstawowych jaskółek na rynku, która jest bardzo dobra i sprawdza się wszędzie. Dwa gotowe haki już zawiązane na fluokarbonie, haczyki do wiązania samemu i do zbrojenia z czeburaszką na luźnym haku, do przynęt już wąskich, żeby nie zakłócać ich pracy, żeby pracowała naturalnie. Do przynęt wąskich również zbroimy przynęty typu Kajtek, Shattis z Westina. Nie zbroimy klasycznie w główkę z kołnierzem, tylko z igiełką. Dzięki temu guma nie zostanie bardzo szybko rozszarpana przez rybę lub podczas ściągania i zakładania kolejnej przynęty. Jak z ciężarami? Bo tutaj widzę, że około 20 gramów wszystko oscyluje. W portach mówimy przeważnie od 10 gram do nawet 25, w zależności od tego, jak nam powieje z morza, czy będzie sztormowo w porcie, czy będziemy mogli łowić na delikatnie. Sandaczowi trzeba główką przypasować, ten opad musi być jak najbardziej naturalny, żeby on zareagował. Także w jeden dzień się sprawdzi 15, na drugi dzień pojedziemy, trzeba będzie założyć 25. Wszystko w zależności od kaprysów tej ryby. Jak byś zazbroił czeburaszkę? Bo niektórzy zbroją tak jak na dropshota, czyli tak delikatnie tylko za łepek. W przypadku gum sandaczowych raczej przewlekam do 1/3 przynęty, długi haczyk. Uważam, że tak jest wygodniej, bo gumy są dość długie i nie wpływa to zbytnio na ich pracę i zacięcie moim zdaniem też jest dużo pewniejsze przy klasycznym zbrojeniu z czeburaszki. No, tak jak widzicie na przebitkach, jak to Rafał dla nas szukał po tym sklepie tych wszystkich przynęt, to można oczopląsu dostać, bo tyle tego jest, tyle tych kolorów różnych, dziwnych, śmiesznych. Tutaj, Rafale, wybrałeś kolory, które w twojej ocenie są no, takimi killerami? Tak, na pewno. Te dwa kolory są sprawdzone od lat w porcie we Władysławowie, to jest 100% pewna ryba na te przynęty. I oczywiście Kajtek to jest top 1, jeżeli chodzi o przynęty sandaczowe, miękkie i świetnie pracujące na świecie. Korzystając z tego, że jest koło mnie nasz koordynator do spinningu, Jarku, ty znasz port we Władysławowie, zaczepy są? Są, na pierwszym piersie było zawsze dużo. No i dlatego nie stosuję się takich dziwnych dozbrojeń, że ta kotwiczka ma być na dole, dlatego że to jest no prawie że pewna strata przynęty prędzej czy później. Patrzę na te gumy i ta guma mi się bardzo dobrze kojarzy. Lunatic właśnie dragonowski. Taką podstawową przynętą przez wiele lat był właśnie kolor taki biały czy perłowy z paskiem niebieskiego tutaj u góry. Czyli coś, co ma pewnie w domyśle imitować śledzia, myślę. Już widzę, że Rafał poleciał, zaraz coś ciekawszego przyniesie. Proszę bardzo. Co się zainspirowałeś? Na pewno mówimy o tej gumie z paskiem niebieskim, to jest też killer portowy. Tam bądź ten model. Aha, no pamiętam, dałeś mi go w poprzednim nagraniu, 3 lata temu. Możliwe. I dalej cały czas? Tutaj już nasz kolega się zaopiekował wędką. No niestety, nie wytrwał przy tym stole. Rafale, kolor odnośnie pory dnia? Pora dnia, myślę, że to mało znaczenie, bo będziemy mówić jednak w nocy. Akurat na zawodach, ale no tak chyba też w dzień weźmie ci sandacz, co? Czasami tak. No jakoś tak ostatnio, w zeszłym roku, w marcu,
W marcu, dobrze mówię, tak. Potrafiły brać szarówką nawet. Aha. Albo przez szarówkę, a później na przykład jak się zrobił ściemno, wyłączały się na jakiś czas, dopiero gdzieś tam później się znowu żerowanie. No właśnie, bo zabudowania portowe to tam w zasadzie zawsze jest jakieś światło, no i tutaj by kolor się jakiś przydał. Znaczy nawet jak mówimy sadacza w nocy, to kolor ma znaczenie. Widzi tylko cienie szarości, ale sprawdzone kolory to jest zawsze perła, zawsze pomarańcz. No i tutaj takie klasyczne, podobne do szproty czy śledzia, które zawsze w wodach morskich też się sprawdzają. Czy to ma znaczenie, że będziemy na przykład łowić większym ciężarkiem, mniejszym ciężarkiem? No ma, bo to na pracę rybki ma jakieś tak. tam znaczenie, znaczy, nie? Sadaczowi na pewno trzeba wejść w opad, musi być to naturalne, musi mu to odpowiadać w danym dniu, czasem odpowiada główka 5 gram, czasem będzie to 20 i mocne łupnięcie o dno. Z niewiadomych przyczyn również w wodach portowych sprawdzają się różowe przynęty. No właśnie, ale powiedziałeś o tym łupnięciu w dno, no to jest dosyć takie ciekawe, bo ja myślałem, że można lekko też łowić te sandacze. No ale jak łowimy na dropshot, no to przecież tam nie ma chyba tego łupnięcia w dno. W dropshocie polega, najważniejsze jest zagrać mu nad głową tą przynętą. Ta przynęta w tej porze roku, kiedy jest ta woda zimna, powinna jak najdłużej grać w jednym miejscu. Tak jak główką obłowimy szybko duży fragment, tak dropshotem łowimy leniwie na sandacze, które nie chcą zareagować na klasyczną główkę. No dobra, to idąc dalej tym tropem, jeżeli będziemy łowić no, w nocy nad ranem, to co ty byś zrobił? Chyba dropshot. Myślę, że w tym okresie dropshot w porcie będzie najodpowiedniejszą metodą. I jaki kolor? Pomarańczowy z zielonym grzbietem będzie killerem. No co ty mówisz? Nie możemy takich rzeczy zdradzać przed zawodami, nie? Ja bym nie mówił, bo ja startuję, także to się wytnie. To wytniemy. Nie ma zdradzenia. Nie ma. Na sandacza, taki mały projekt wewnętrzny. Chłopaki. No. Wędka na sandacza. No teraz właśnie patrzę i na Zoomę Pro w jakiejś nowszej wersji. Ja mam starszą o 22 gram. Podobnej długości. Wędka jeszcze słabo ochrzczona u mnie. Też uchwyt Fuji miała tutaj. Nie, no podobnie zbudowana. A ile kosztuje ta nowa? To kosztuje około 300-330 zł. W zależności od długości no. i gabatury wyrzutu. No to na sandacza do portu jak najbardziej. Ale są też budżetowe wędki Mikado. I też sandacza da się wyciągnąć. O, właśnie, leciutka taka. Co o niej możesz powiedzieć, Rafale? To jest bardzo fajna nowość z Mikado Big Slide. Kijek bardzo szybki, pomimo że cenowo wygląda bardzo fajnie, bo to jest kijek za 130 zł. Spokojnie połowimy na niego sandacza na lekko i okonia. Do ilu gramów powinny być kijki właśnie na sandacza w porcie? 30? 30, jeżeli są ciężkie warunki portowe, czyli wiatr od morza, to niestety tą 30 teraz trzeba nawet założyć, ale standardowo łowimy główkami 20-15. W przeciągach sandaczowych niezmiennie od kilku lat Prym wiedzie przeciąga Octa Braid Mikado, jest to przeciąga 8-slotowa. W tym roku wyszedł model ponad Octę, jest to Dreamline. Przeciąga niestety jeszcze nie sprawdzona w bojach, ale jeżeli już testowaliśmy w paluszkach i bardzo świetnie się sprawdza, będzie na pewno cicha na przelotkach i będziemy oddawać tym dalekie rzuty. Z nowości mamy jeszcze na pewno 12-spotową przeciągę Jacksona. Dwa lata temu wprowadziła ten system już Dive'a, jednak przeciąga Dive'a jest w wyższej półce cenowej. Podrobił ich Jackson za 100 zł. Ale ty, no niemożliwe, 12 splotów przy 0,06? Tak. Przy tej cenie? Przy tej cenie, dokładnie. To jest jedyna firma, która zrobiła przeciągę za 100 zł, 12-spotową w ośrednicy 006. Próbował zrobić to również Sufix, jednak nie udało im się spleść tak cienkich przeciągów przy 12 splotach.
Aż bym, wiecie, chciał to zobaczyć pod mikroskopem, bo tak jak wiecie, mam mikroskop i można by było to zobaczyć, czy to faktycznie trzyma wymiar. Ale 6 mm to będzie ciężko nawet zmierzyć, słuchaj, bo ona... ciężko zmierzyć chyba plecionkę. Żyłka jest zdecydowanie łatwiej, nie? Plecionka jest ten minus, że nigdy nie będzie tak okrągła jak żyłka, czyli pomiar będzie niedokładny, aczkolwiek mierzyliśmy plecionki w przedziale od 0,10 do 0,16 i przekłamanie w plecionkach przeważnie było w granicach 0,01 mm.